Choć Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada na 1 marca, to jeden z ważniejszych akcentów miał miejsce już w minioną niedzielę. Od 2011 roku obchodzimy to święto. Święto, które ma upamiętniać wszystkich żołnierzy wyklętych, chociaż oczywiście data jest symboliczna. To jest data wykonania wyroku na członkach zarządu 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Właśnie wtedy zostali zamordowani i w rocznicę ich zamordowania ustanowiono to święto. Ale oczywiście czcimy innych żołnierzy Armii Krajowej, aresztowanych, represjonowanych przez komunistów, twórców innych organizacji, samodzielnych organizacji tej antykomunistycznej partyzantki i po prostu w tym dniu ich wspominamy. Bieg pamięci, bo o nim tutaj mowa, poprzedziła prelekcja dotycząca historii żołnierzy wyklętych. Otwarto również specjalnie przygotowaną wystawę fotografii. No przede wszystkim staram się ukazać ogólne tło tych wydarzeń. Na tym polega ta działalność edukacyjna, ale myślę, że do lokalnej społeczności najbardziej dociera to, co dotyczy ich terenu, tak? Ich miejscowości, tego, co działo się tutaj w tamtych czasach. To i najbardziej przemawia na wyobraźnię i też jest wartościowe z takiego edukacyjnego punktu widzenia. Także parę słów też chcę powiedzieć o konspiracyjnym Wojsku Polskim, największej organizacji antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce, które działało tutaj również na terenie ziemi sieradzkiej. To jest historia bardzo konkretnych osób, wywodzących się i z różnych środowisk, i z różnych ugrupowań, mających różne historie. Także oddziały żołnierzy wyklętych, czy poszczególne ugrupowania miały, oczywiście poza tym, że łączył się patriotyzm i walka z nowym zniewoleniem, z nową sowiecką okupacją, to miały często różne cele, różne wizje przyszłej Polski. I myślę, że w tą stronę te badania też powinny pójść, jakby pokazać zróżnicowanie tych grup, a także to, że pomimo tego zróżnicowania, no to dla wszystkich było oczywiste, że trzeba walczyć nadal, że Polska nie odzyskała pełnej niepodległości i to ich łączyło. Bieg tropem wilczym upamiętniający żołnierzy wyklętych to niezwykła lekcja historii. No myślę, że najwyższy czas, zresztą już od kilku lat, przypominamy o żołnierzach wyklętych. Jest to raczej symbolika dzisiaj, jeżeli chodzi o bieg. Ale cieszę się, że tyle młodzieży tutaj przybyło i będzie biegło, że propaguje się tego rodzaju uroczystości. Myślę, że dobrze, że miasto się w to włącza, że włącza się w to odpowiednia jednostka wojskowa, która tutaj w Sieradzu stacjonuje, że żołnierze to widząc, widzicie Państwo, zorganizowali to bardzo dobrze. I trzeba przypominać o osobach, które do samego końca walczyły o naszą wolność. To jest, jak sami wiemy, przez kilkadziesiąt lat zapominano o tych żołnierzy, wykreślano ich z pamięci, a to byli najlepsi synowie naszej ziemi. Wydaje mi się, że trzeba takie rzeczy propagować cały czas. Trasa biegu liczyła symboliczne 1963 metry. To taka troszkę nowa tradycja. 1963 rok to po prostu data śmierci ostatniego z wyklętych, Józefa Franczaka Lalka. Tak długo jakby trwała, no już powiedzmy nie walka, bo w ostatnich latach po prostu Józef Franczak ukrywał się przed komunistyczną władzą, ale to wówczas został zastrzelony i to wówczas ostatni z żołnierzy jakby wyklętych, jakby ta ciągłość, tak, trwała do 1963 roku i stąd taka właśnie data. Chociaż no, trzeba od razu powiedzieć, że ta najintensywniejsza działalność to oczywiście są lata 40., później jeszcze pierwsza połowa lat 50., no po 53-54 roku to już są pojedyncze, ukrywające się osoby, no, próbujące notabene ratować już życie i ukryć się przed komunistyczną władzą, bo jakiejkolwiek działalności zbrojnej no, nie było już wówczas mowy. No jest to oczywiście taka lekcja potrzebna, z tym, że tutaj jest to akurat specyficzny okres i specyficzna tematyka, bo tu potrzeba szeregu badań jeszcze. Wiemy, rozpoczęte są badania i tak dalej, dlatego że ta walka przebiegała w niezwykle trudnych warunkach, bo przecież te oddziały, wiadomo, że cały aparat władzy ówczesnej został skierowany przeciwko tym oddziałom. Nie mieli przecież zaplecza logistycznego, kwatermistrzowskiego, sprawa żywności, sprawa odzieży, sprawa tego. No, także te oddziały no, różnie się przekształcały w trakcie swojej działalności. W samo południe przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Sieradza, Urzędu Gminy Sieradz, Urzędu Gminy Burzenin, żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz sieradzka młodzież i nauczyciele ruszyli spod skansenu. No to, że wziąłem w tym biegu udział, to jest chyba najlepszy dowód na to, że takie inicjatywy popieram bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Sam w nich uczestniczę, staram się być aktywny. Jeśli mnie moja młodzież w tej chwili słyszy, to serdecznie pozdrawiam całą społeczność
pierwszego liceum, jak i wszystkich młodych ludzi, którzy powinni myśleć o naszej ojczyźnie i aktywnie ją wspierać w czasach pokoju właśnie chyba w ten sposób, pamiętając o tych, którzy nam tą wolność przynieśli. Chcę pamiętać, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja to nazywam aktywny patriotyzm, taką nazwę sobie tutaj przygotowałem i rzeczywiście coś w tym jest, bo ci młodzi ludzie po takim biegu czy po takiej aktywności patriotyczno-sportowej zaczynają się tym interesować, a chyba o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta pamięć, szczególnie wśród tych młodych ludzi, przetrwała. Trasa biegu prowadziła przez ulicę Zamkową, Rynek i ulicę Rycerską pod pomnik żołnierzy wyklętych ziemi sieradzkiej, gdzie biegacze złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.